Buenos días a todos ustedes. La conferencia de hoy estará dedicada a la variedad mexicana de la lengua española. Prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush powiedział kiedyś, że w Meksyku mówi się po meksykańsku. Osoby, które znają się trochę na nauce języków obcych, znają geografię świata, na pewno powiedziałyby, iż prezydent Stanów popełnił bardzo duży błąd. I rzeczywiście, ponieważ w Meksyku mówi się oczywiście w języku hiszpańskim. Natomiast język ten ma tak wiele cech z języków autochtonicznych, z języka angielskiego, że można powiedzieć, iż jest to już zupełnie inny język hiszpański. Wielu Latynosów śmieje się często i mówi, że Chilijczykowi na przykład, czy Meksykaninowi łatwiej byłoby porozumieć się w języku angielskim niż w ich własnych odmianach języka hiszpańskiego. Stąd właśnie wybrałam taki tytuł dla dzisiejszego wykładu. Na początku chciałabym powiedzieć Państwu o języku hiszpańskim, o tym, w jakich regionach świata jest on używany, ponieważ pierwsze skojarzenie oczywiście nasze pada na Hiszpanię, na Półwysep Iberyjski, poza tym na Amerykę Łacińską, jednak są również inne regiony, gdzie tego języka się używa. A następnie chciałabym przejść do specyfiki języka hiszpańskiego, którego używa się w Meksyku. Regionem, który najbardziej nam się kojarzy z językiem hiszpańskim, jest Hiszpania, która była oczywiście kolebką tego języka, a zwłaszcza jeden z regionów, nazywany Kastylią. Stąd w języku hiszpańskim często język hiszpański nazywa się językiem kastylijskim, ponieważ właśnie z tego regionu pierwotnie się on wywodził. Kolejnym miejscem, gdzie mówi się w języku hiszpańskim, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, jest Afryka. Są to bardzo małe obszary, bo mamy tutaj enklawy z północy Afryki, takie jak Ceuta i Melilla oraz Gwineę Równikową. Gwinea Równikowa była dawną kolonią hiszpańską, była dawniej nazywana Gwineą Hiszpańską i uzyskała niepodległość w roku 1968 i wówczas przestała do Hiszpanii należeć. Natomiast język hiszpański jeszcze w części tam pozostał. Następnym bardzo dużym obszarem, gdzie używany jest język hiszpański, jest oczywiście Ameryka Łacińska. Jest to 19 państw, więc obszar ten jest bardzo duży i występuje duże zróżnicowanie tego języka. W Ameryce Południowej jedynym krajem, w którym po hiszpańsku się nie mówi, jest Brazylia, która była kolonią portugalską, stąd inny język. Kolejnym dużym regionem jest południe Stanów Zjednoczonych. Praktycznie można powiedzieć, iż takie stany jak Teksas, Nowy Meksyk, Arizona są dwujęzyczne, ponieważ większość napisów, które znajdują się w sklepach, w różnych miejscach, tablic informacyjnych jest w języku angielskim i hiszpańskim. I ostatnim miejscem na ziemi, które należałoby wspomnieć, są Filipiny. O czym przypuszczam, że nie wie zbyt dużo osób, o tym się nie mówi. Język hiszpański na Filipinach był językiem oficjalnym do roku 1973. Filipiny były kolonią hiszpańską, zostały odkryte przez Magellana na początku XVI wieku. Później toczyły się tam walki między Holendrami, Anglikami, Portugalczykami. A w ogóle sama nazwa pochodzi od króla hiszpańskiego Filipa II. W tym momencie językami oficjalnymi na Filipinach są język angielski i tagalo, natomiast język hiszpański w postaci szczątkowej jeszcze tam pozostał, natomiast był językiem oficjalnym, był ważnym językiem na tym obszarze. Jeżeli chodzi o odmiany języka hiszpańskiego, to w zależności od regionu, w którym język ten występuje, można wyróżnić oddzielne warianty, oddzielne wersje, jakkolwiek tego nie nazwiemy. Hiszpania jest krajem bardzo zróżnicowanym pod względem językowym. Oprócz tego, że mówi się w nim po hiszpańsku, po kastylijsku i ten język ma już swoje warianty i różnice regionalne, jeżeli chodzi o słowa, a przede wszystkim o akcent. Na przykład język hiszpański w Andaluzji ma taki bardziej zaciągany akcent. Jeżeli do Hiszpanii przyjeżdżają obcokrajowcy i słuchają tego języka andaluzyjskiego, wersji właśnie z Andaluzji, mimo to, że mogli w swoim kraju bardzo dobrze nauczyć się hiszpańskiego, bardzo często nie są w stanie tych ludzi zrozumieć. Poza tym Hiszpania jest krajem zróżnicowanym językowo, ponieważ oprócz kastylijskiego są jeszcze inne języki oficjalne, które bardzo często z hiszpańskim nie mają nic wspólnego. To znaczy mamy na przykład język galicyjski w Galicji na północnym wschodzie Hiszpanii, mamy język kataloński,
I te języki są językami romańskimi, to znaczy jeżeli znamy hiszpański, możemy je częściowo zrozumieć i znane jest ich pochodzenie. Natomiast bardzo ciekawym językiem w Hiszpanii jest język baskijski, którego pochodzenie nie jest znane. Jedna z głównych hipotez mówi o tym, iż Baskowie są ludem, który przybył zza Kaukazu, natomiast hipoteza ta nie została potwierdzona i znajomość żadnego innego języka nie pomoże nam w zrozumieniu baskijskiego, tego języka po prostu trzeba się nauczyć. Natomiast są to języki oficjalne i wszystkie dokumenty tłumaczone są na te języki, na przykład dokumenty związane z Unią Europejską i ciekawostką jest jeszcze to, iż wśród nich występują mniejsze warianty, to znaczy mamy na przykład język kataloński i jego odmianą jest walencjański. Katalończycy uważają, że walencjański to jest też kataloński, natomiast mieszkańcy Walencji uważają, że jest to ich język i że wszystko powinno być również tłumaczone na walencjański. Więc jakby na całym tym obszarze Hiszpanii jest bardzo duże zróżnicowanie językowe, jeżeli chodzi o język hiszpański i inne języki, a należy zauważyć, iż obszar Hiszpanii nie jest tak duży, to jest 500 tysięcy kilometrów kwadratowych i jak na taki obszar występuje tam spore zróżnicowanie. Jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską, jest to również ogromny obszar i są to różne państwa, więc logiczne jest, iż języki te będą się między sobą różniły. Wszyscy wiemy, jak bardzo różni się brytyjska, amerykańska i australijska wersja chociażby języka angielskiego, a tu mamy więcej państw, które miały swoją historię, różne ludy autochtoniczne, kraje, do których była bardzo duża imigracja, co też wpłynęło na język. Więc praktycznie są to, nie można powiedzieć, że są to języki odmienne, natomiast bardzo się między sobą różniące i często jest to tak specyficzne słownictwo, iż trzeba się go praktycznie nauczyć. Jeżeli chodzi o język hiszpański w Meksyku, to nie jest on odstępstwem od reguły, jest bardzo zróżnicowany. Meksyk jest krajem bardzo dużym, więc będziemy obserwować tutaj zróżnicowanie, jeżeli chodzi o regiony, naleciałości z języków autochtonicznych poprzez sąsiedztwo ze Stanami Zjednoczonymi, oczywiście naleciałości z języka angielskiego. Między odmianą języka hiszpańskiego z Półwyspu Iberyjskiego i wersją meksykańską jest bardzo dużo różnic językowych, przede wszystkim na poziomie słownictwa z życia codziennego. To też nie jest to żadne słownictwo specyficzne, techniczne. Żeby w Meksyku się porozumieć, trzeba znać zupełnie inne słowa niż w Hiszpanii, które w Hiszpanii, jak też i w innych krajach, w których mówi się po hiszpańsku, mogą nie być rozumiane. I żeby zilustrować to zjawisko, przygotowałam Państwu kilka przykładów. Mamy tu słowa takie jak carro i camion, które bardzo często wzbudzają nawet rozweselenie Hiszpanów, ponieważ w Hiszpanii carro to znaczy wóz, natomiast w Meksyku jest to samochód. Można też powiedzieć kocie, czyli użyć słowa ogólnego, natomiast częściej używa się słowa carro, więc powiedzenie carro w Hiszpanii wzbudza wesołość, zdziwienie. Podobnie camion. Camion znaczy ciężarówka w języku hiszpańskim, kastylijskim, natomiast w Meksyku jest to autobus, może nie najwyższej klasy, ale jednak autobus, a nie ciężarówka. Słowo antro oznacza i w Meksyku, i w Hiszpanii rodzaj baru, natomiast bardzo różni się wydźwięk tego słowa, ponieważ w Meksyku byłby to jakikolwiek bar, natomiast w Hiszpanii coś, co nazwalibyśmy knajpą, nawet meliną, więc jest tu bardzo duża różnica. Estampilla to jest słowo, które w języku meksykańskim oznacza znaczek i jeżeli chodzi o osoby, które uczyły się języka hiszpańskiego w Hiszpanii, mogą go w ogóle nie zrozumieć, podobnie jak durazno, które oznacza brzoskwinie, albo lana, które oznacza pieniądze, czyli są to zupełnie inne słowa. Dodatkowo, jeżeli chodzi o słowo lana, które w pierwszym znaczeniu oznacza wełna, dochodzi do tego cała jakby otoczka kulturowa, ponieważ w dawnym Meksyku oprócz tego, że towary między sobą wymieniano, środkiem płatności były takie grube, wełniane koce właśnie z lany i obecnie potocznie mówi się, że pieniądze to jest właśnie lana. Warto zauważyć, iż w innych regionach Ameryki Łacińskiej właśnie to słowo potoczne na pieniądze związane jest z tym, co było cenne w danym regionie. Na przykład w Argentynie, gdzie było sporo srebra, mówi się na pieniądze w języku potocznym plata.
Jeżeli chodzi o takie proste słowo jak zwrot, jak się masz, w meksykańskim wygląda on również zupełnie inaczej niż w Hiszpanii. W Hiszpanii powiemy po prostu ¿qué tal? W Meksyku jest to ¿qué onda? To też osoba, która uczy się tej wersji zupełnie ogólnej języka hiszpańskiego, może w ogóle nie wiedzieć, o co chodzi. Podobnie jest, kiedy odbieramy telefon. W Hiszpanii mówimy digame albo dime, co dosłownie znaczy proszę mówić. Jest to taki zwrot, jak u nas powiedzmy słucham. Natomiast w języku meksykańskim w ten sposób nikt nie powie. Wszyscy powiedzą bueno. Dosłownie to znaczy dobrze, ale jest to jakby ich wersja na słucham, która w Hiszpanii w ogóle nie jest używana. Poza tym w Meksyku, jak i w całej Ameryce Łacińskiej używa się bardzo wielu zdrobnień. Zdrobnienia te obecne są również w iberyjskiej odmianie języka hiszpańskiego. Natomiast tam przeważnie zdrabnia się słowa takie jak rzeczowniki. Natomiast w Meksyku można zdrobnić wszystko, można również zdrobnić przysłówki. I takie proste zdanie jak, czy możesz dać mi trochę wody, które po hiszpańsku na Półwyspie Iberyjskim brzmiałoby me das un poco de agua, czyli poproszę trochę wody. W Meksyku brzmi me regalas tantita agua i zamiast dar, czyli dawać, mamy słówko regalar, które znaczy dosłownie podarować. I tutaj warto zwrócić uwagę na fakt, iż język meksykański jest językiem bardzo niebezpośrednim, to znaczy wszystko zostaje łagodzone i jest to język, w którym używa się mało bezpośrednich zwrotów i jeżeli o cokolwiek prosimy, używamy takich zwrotów, takich form czasownikowych, które jakby tę prośbę łagodzą. I stąd ten czasownik podarować, a nie zwykłe dać. Tantita to znaczyłoby trochę wody, natomiast po polsku dosłownie moglibyśmy powiedzieć, że znaczy to troszeńkę, odrobinkę. Czyli powiedzielibyśmy, czy byłbyś tak dobry, aby dać mi odrobinkę wody. Bardzo ciekawą cechą języka hiszpańskiego w Meksyku jest właśnie to, iż nie ma prostych, bezpośrednich zdań i albo jest ich mniej i fakt, iż bardzo źle widziane jest przerywanie innym ludziom. To znaczy to zależy akurat od kultury i generalnie uważa się za niekulturalne przerywanie komuś innemu. Natomiast w Meksyku jest to bardzo źle widziane, to znaczy uznaje się, że osoba, która ma coś do powiedzenia, powinna to powiedzieć i skończyć, wtedy mówi następna osoba. Co może być trochę problematyczne, bo jeżeli ktoś chce wyrazić swoją opinię w ciągu jakiegoś dyskursu pięciominutowego, to może uniemożliwić taką normalną rozmowę, wymianę zdań. Podczas gdy na przykład w Hiszpanii rozmowa polega na tym, że ludzie się wzajemnie przekrzykują. To w Meksyku jest naprawdę źle widziane przerywanie komuś. Jeśli chodzi o inne ciekawe słowa z meksykańskiej wersji języka hiszpańskiego, są one związane nieodłącznie z kulturą. Część z nich są to wulgaryzmy, natomiast wszechobecne w języku hiszpańskim z Meksyku, które postaram się jak najbardziej taktownie, ale dostępnie Państwu przedstawić. Kultura meksykańska jest kulturą patriarchalną, jak wiemy. Zmienia się to na szczęście trochę, więc pozycja kobiet staje się trochę lepsza, zwłaszcza w większych miastach. Większe miasta i sytuacje w większych miastach można porównać trochę do sytuacji na przykład w Stanach Zjednoczonych, w niektórych miejscach, na przykład w mieście Meksyk kobiety mogą pracować w jakichś dużych firmach, zajmować wysokie stanowiska i jest to na pewno łatwiejsze niż gdzieś na prowincji. Dlaczego mówię o tym, że przypominam to, iż kultura meksykańska jest kulturą patriarchalną? Ponieważ bardzo ciekawą rzeczą jest to, iż te słowa, w których występuje słowo padre, czyli ojciec w języku hiszpańskim z Meksyku, oznaczają coś pozytywnego i jest to słowo neutralne. Natomiast te, w których występuje madre, czyli matka, oznaczają rzeczy negatywne, a poza tym uznawane są za wulgaryzmy, to znaczy w ogóle nie powinno się ich używać. To znaczy, jeżeli powiem, że coś jest padre, to w języku meksykańskim znaczy, że jest fajne. Mamy tutaj przykład El concierto estuvo muy padre, czyli koncert był bardzo fajny. I jest to zupełnie neutralne, ładne zdanie. Está padre tu camisa, ale masz fajną koszulę. Jest to zupełnie pozytywne, jest to bardzo używane. Natomiast jeżeli użyjemy słowa madre, jest to bardzo duży wulgaryzm, nie powinno się tego używać. Oczywiście występuje to meksykańskie odmiany języka hiszpańskiego, ponieważ jak wszędzie są różne warstwy społeczne i ludzie używają różnego języka.
I niekoniecznie trzeba tego używać, natomiast lepiej wiedzieć, że istnieje i mieć taki czujnik, że o ile słowo padre jest neutralne i pozytywne, o tyle słowa madre powinniśmy unikać. Na przykład zwrot me vale madres, który delikatnie byśmy przetłumaczyli, nie obchodzi mnie to, jest bardzo mocnym zwrotem w języku hiszpańskim i jest bardzo źle widziany, zwłaszcza w ustach kobiet. To znaczy kultura meksykańska jest kulturą, w której kobieta, która powie jakiekolwiek brzydkie słowo, jest bardzo źle oceniana zupełnie inaczej niż w Europie, to znaczy jeszcze bardziej. Es de poca madre, to znaczy, że coś jest bardzo złego i jest to tak negatywny zwrot, iż bardzo często skracany jest do es de poca, co i tak nie powinno być w ogóle używany. Podobnie jest z czasownikiem chingar, który oznacza wykorzystać kogoś, posiąść kogoś. I jeżeli chodzi o ten czasownik, został on bardzo dokładnie opisany przez noblistę Octavio Paza w jego Labiryncie samotności. Jest to bardzo ciekawy zbiór esejów, które dotyczą tożsamości meksykańskiej i czasami niektórzy zastanawiają się, czy Paz stworzył tę tożsamość, w cudzysłowie mówiąc, w swoich esejach, czy ją bardzo dokładnie opisał. Paz odnosi to słowo do czasów konkwisty, kiedy to Indianki, czyli ludność rdzenna, była wykorzystywana przez konkwistadorów hiszpańskich, a zwłaszcza do jednej z osób, która nazywała się Malincie i była to kochanka, a również tłumaczka Corteza. Natomiast słowo to w bardzo wielu swoich odmianach jest w języku hiszpańskim w Meksyku używane. I naprawdę jego rdzeń można odnaleźć w przymiotnikach, rzeczownikach, w bardzo wielu słowach. Tutaj mamy takie słowa jak la chingada, czyli ta wykorzystana kobieta. Tutaj bardziej odniesienie do historii, ponieważ w kulturze meksykańskiej istnieje również przeciwstawienie la chingada, czyli ta wykorzystana kobieta, ta, która nic nie znaczy, ta, która zdradziła swój lud. Chodzi właśnie o tą Malincię, kochankę Corteza, jak i święta matka. Czyli taka matka, która poświęca się rodzinie i tutaj przykładem jest Matka Boska z Guadalupe. To znaczy są to takie jakby dwa przeciwne bieguny i na pewno ciekawą rzeczą, jeżeli chodzi o Meksyk, jest to, iż w wielu miastach są pomniki matek, czego w Europie nie ma. I jest to jakby paradoksalne, iż stawia się pomnik kobiecie, która tak naprawdę której zdanie tak naprawdę się nie liczy w społeczeństwie. Następne mamy chingaderitas, czyli są to jakieś drobnostki, rzeczy nieważne. Chingon, czyli coś, co jest fajne, natomiast trzeba pamiętać, iż nie jest to eleganckie słowo. Chin, czyli skrót od tego chingar, tak jakbyśmy po polsku powiedzieli kurcze. I sepa la chin, czyli nie wiem czegoś. I chciałam jeszcze raz powtórzyć, że słów tych nie powinniśmy używać, natomiast bardzo często się zdarzają, jeżeli będziemy oglądać filmy produkowane w Meksyku albo gdzie jest gdzie słychać hiszpański z Meksyku, one wszystkie się pojawiają i też jeżeli widzimy tłumaczenia, one zwykle nie są nawet dobrze tłumaczone.